Pani Janina ma 90 lat, pan Stanisław 94. Od 1954 roku są mieszkańcami Mysłakowic. Niezwykłymi mieszkańcami, bo jako pierwsza para w historii gminy dożyli kamiennych godów, czyli jubileuszu 70-lecia związku małżeńskiego. Wczoraj w miejscowym urzędzie zorganizowana została ceremonia na ich cześć. Były kwiaty, szampan i gratulacje. Tak, dzisiaj z ogromną przyjemnością gościmy parę, która od 70 lat razem w dobrej, w zdrowiu i w chorobie, w szczęśliwych i w tych nieszczęśliwych dniach przetrwała od swojego małżeństwa, czyli od roku 1949. Jest to naprawdę ogromna przyjemność móc posłuchać tych osób i dowiedzieć się, jak można tak długo z tą swoją drugą połówką wytrwać. No to nie ma recepty, trzeba tylko jedno drugie szanować. Krótko spuentowali jubilaci. Sakramentalne tak powiedzieli sobie dokładnie 31 marca 1949 roku. Poznali się w Chełmsku Śląskim. Mimo wielu przeciwności losu, wzlotów i upadków, nadal są razem, otoczeni najbliższymi. To trzeba brać przykład nie tylko z nich, ale również z sytuacji, jaka była. Była sytuacja komuny, była sytuacja demokracji i niestety przetrwali to razem na złe i na dobre, jak to się mówi. Państwu Zieleń życzymy najpierw 100 lat, a później dębowych godów. Oczywiście w szczęściu oraz zdrowiu.